Poszliście już? Chyba wszyscy zeszli. Mutir też? O, Mutir też. Improwizowaną kuchnię. No nie. Radziap nie tylko wyłączył mi ten czajnik z tą odrobiną wody, którą wcześniej chciałem sobie zagotować. Dolał więcej zimnej wody, ale i nie włączył czajnika. Więc wszystko od początku. Kwadrans czekania bez sensu. Popełniłem dzisiaj straszliwy błąd rano, bo wypiłem gorzką kawę, nie słodząc, jak co dzień. No i nie mam energii. To co robiliśmy, ci sami ludzie, ale nazywa się inaczej. Jak zwał, tak zwał. No nie, ale słuchajcie, no tak no, trzeba się spojrzeć prawdzie w oczy, no. Naprawdę historia zdajemy sobie sprawę. Piękna, ale każda historia ma swój koniec i musi mieć swój koniec. No. I tak ja uważam, że mamy bonus, ten sezon to jest, bo był ogromny bonus, bo już żeśmy się liczyli, że niekoniecznie uda się dostać koncesję, dostaliśmy. Teraz ten koncesję, żeśmy sobie ten bonus jeszcze podwoili, przedłużyli, ale no 31 października jest ostatnim dniem tej misji i po prostu nie wierzę już w to, żeby po prostu na tej samej zasadzie misja po prostu poszła dalej, nie? Że w przyszłym roku czy coś takiego. Bo wtedy to musiałoby być tak, że ja bym wystąpił o koncesję i oni by mój podpis uhonorowali, że jestem wystarczająco duży, żeby wystąpić wiesz, o koncesję do SCA. Ale jako kto ja jestem? Kim jestem? Ale ty przyjeżdżasz, jakby była taka potrzeba, możesz być tutaj na... Nie, no oczywiście, siedzieć na, oczywiście. Wiesz, w takich okolicznościach z przyjemnością. Oczywiście, no. Na wierzch swoje plany tam, wiesz, przesunę troszeczkę w czasie, oczywiście, nie ma znaczenia. Wszystko możemy wtedy przesunąć w czasie. Ale wiesz, poczekajmy na razie do tego, ale chociaż, że to jest strategiczny nasz cel, tak? Nie ulega wątpliwości, dlatego, wiesz, ale...
odsłonimy cokolwiek, dopiero jak oczyścimy ten sanktuarium. Mhm. Jakby ktoś wpadł na pomysł, że my mamy przestać czyszczenie sanktuarium z uwagi na to, że wychodzą zabytki z grobu sejckiego, to sorry, ale to nie przejdzie. Tu bym brecie, nie przejdzie do ministra, nie przejdzie. Bym leciał, wiesz, jasne, z tym. Także... Zobaczę, co z tą wodą. O, Radziap się kręci przy czajniku. No muszę stanąć, bo znowu przypadnie. Ty maja sochna? غير ميه كله اه انا كبدي ميه برا ميه قديمه كان دي مش ممكن امسح لا لا ميه مش قديمه ايوه لا انا اشوف جيب من هنا لا لسه متك ايوه الحمد لله Wreszcie. Szkoci mówią, że taką wodą życia jest whisky, a dla nas wodą życia tutaj jest herbata z cukrem. Szukran. Proszę. Cukier, przede wszystkim cukier. Jest cukier. Dobra. Sekinę? Mam sekinę. Tu się daje, proszę bardzo. W tym, czekaj. To jest taki. Weź sobie tam z tego. Uwaga, tylko jest bardzo ostry. Dobrze. Bardzo dobrze, no. Nadaje się do czegoś. Ile? Trzy? Ja dwie. Dwie tylko? Nie ma, na pewno działa! Proszę bardzo. Jednak kawę rano to trzeba z cukrem pić. Ja to samo mówię o kawie wieczorem, wiesz? Wieczorem? Z cukrem, bo kawę trzeba pić z cukrem. Nie rozumiem ludzi, którzy piją kawę gorzką. Znaczy, ja nie piję, jestem w stanie, wiesz? A nawet podziwiam, bo już dla mnie to jest taka gorycz. Cukier to jest dla mnie, słuchaj, zło konieczne i używam cukru praktycznie tylko i wyłącznie w Egipcie z tego powodu, żeby nie objadać się jakimiś czekoladkami i tak dalej dla energii, nie? Bo ta energia szybko, proszę, bo ta energia szybko się tutaj wytraca. Ja jestem, bracie, mam taką filozofię, że nie widzę problemu z objadaniem się czekoladkami. To jest bardzo przyjemne. Przyjemne to jest. Przyjemne. Mogę ten no, jasne, wypadek? Że tak. Abul Her wczoraj woził taczki, dzisiaj na taczki. Raboba musiał odpiąć. Raboba. No nie jest miłe określenie. Chodź. Oberwało się chłopakowi od rajsa. Chodź, tak, a tu nie wiesz, to też tak. Pójdę za tymi taczkami. Zobaczymy, co się dzieje. Te taczki to, słuchajcie, jest najtańsza chińszczyzna, jaka się tylko mogła w całym Egipcie przytrafić. Niestety to, co trapi cały świat, to zalew chińskich towarów bardzo miernej jakości. Tak? Może byśmy poszli na górę. Teraz, w tej chwili, tak? Dobra. Wiesz co? Jest jeszcze nie za gorąco. A jeszcze możemy zdążyć, wiesz... Dobra, to ja opowiem o tych taczkach później, tylko wezmę zapasowe baterie i kamerę jeszcze jedną. Gdyby się okazało, że robimy coś, co było niezgodne z decyzją... I kilka dni w błoto. Tak, no. A tutaj każdy dzień jest na wagę złota, ponieważ mamy czas tylko do końca października z wykopaliskami całymi. To jest już definitywny termin. Definitywny. Unikajmy takiego słowa, proszę. Definitywny. Oj, tym razem podejrzewam, że to i nawet w wersji egipskiej może być tak właśnie. W wersji egipskiej to od 2003, chyba, czy jak nie wcześniej mamy. Cały czas tak, ostatni sezon. Tak. No ale...
powiedziałem, są inne elementy teraz nowe, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim takie, że ja mam swój wiek i jako emeryt nie mogę występować oficjalnie do dyrekcji instytutu, żeby mi dyrekcja instytutu... Jakże te formalności? Coś tam popierała. Jakieś sztuczne granice wiekowe. Co to w ogóle jest? No ale jest. Działa człowiek całe życie, działa, jest aktywny, nadal jest aktywny, przychodzi jakiś określony wiek, jakaś cezurka się tutaj włącza i nagle koniec, nie ma człowieka, tak? Są tacy, którzy wiesz, nie mogą się doczekać tej cezury. To poczekają. No, Andrzeju, mówią, że nie. Poczekają, ja nie widzę w ogóle tutaj u ciebie tego wieku emerytalnego. U mnie ja też nie widzę. No. Słuchaj, jesteśmy tu, ta hałda, tak no. Obiektywnie to nie jest gigantyczna hałda. Nie, to jest hałda na dwa dni. Chodzi o to, że trzeba się wziąć pod uwagę, że przed samym, tu jest linia skał, prawda? W związku z tym to, co jest od tych skał w kierunku wejścia do grobowca, to jest bardzo niewiele, bo tutaj musi być wykute wejście, ono ma chyba około 2 metrów i przed tym wejściem jest niewątpliwie wypłaszczony, wykuty, płaski kawałek. Czyli ta czapka tej hałdy sądzę jest niewielka, naprawdę. Poniżej oczywiście jest trochę więcej, no ale no sam powiedziałeś, no, ja nie sądzę, żeby to było więcej roboty jak 2 dni. Natomiast pozostawienie sztucznie czegoś takiego jak tu, z takim kamieniem na przykład wiszącym, to jest, może być niebezpieczne. Wiesz co, boję się takiego wariantu, to już tak no. Pobawię się w takiego adwokata diabła, no. Że jak tutaj przyjdzie ustas, popatrzy na to, co tu się dzieje, tak? I no. Mając świadomość, że hałda będzie rosła, no. W miarę jak się będziemy opuszczać z tym terenem w dół, to może w ogóle tutaj zechcą nam wstrzymać pracę. Ja bym w kierunku innym poszedł. No. Nie. To najwyżej może być tak, że ustas swoją władzą lokalną, lokalną, powie tak, no dobrze, to nie tego, ale musicie to spłaszczyć, żeby to było bezpieczne, żeby te prace były bezpieczne. I wtedy też tak uważam, że to można ewentualnie tak zrobić, że powiedzmy sobie cały czas sprawiać, żeby tutaj była ukośna, tak, schodził ja bym w ogóle spadek. Ciął drugą linię, wiesz, tutaj i bym nie. Zrobił taki schodek po prostu tu jeszcze, zabezpieczający. Zobaczymy. No. Wiesz, ja bym najlepiej w ogóle nic nie robił, tylko oczyścił to spokojnie, zszedł z tym w dół. Jeżeli by się okaże, że oni, że absolutnie wiesz, kładą się rejtanem tutaj, wiesz, że mamy tutaj nie ruszać tej hałdy, to zostawimy hałdę. A usunięcie hałdy może być o tyle ważne, że po drugiej stronie mógłby się trafić drugi depozyt, prawda, fundacyjny. To jest ten temat, który jest dla nas ważny. Najważniejszy. Patrz, jakaś skorupa tu leży od gara jakiegoś, popatrz, no. Mijamy tutaj iśmy nie zauważyli. O, właśnie takie rzeczy z hałdy wyłażą, zobacz. No takie rzeczy, no to nawet nie potrzeba daleko szukać, tak? One leżą. No, to wszystko leży tutaj. No. To tak wszystko jedno, bo tutaj wiesz, tutaj też coś jest. Nie? Tak, fragment jakiegoś tam może... Rywienka jakiegoś. Rywienka. Niewątpliwie jest to drewno, no wprawdzie jest bez dekoracji, niewątpliwie starożytny obiekt. No to na 100%. Jakiegoś starożytnego obiektu. To na 100%. Część, tak, no. No także to właśnie tak to wygląda. Właściwie na dobrą sprawę każdy kamień trzeba oglądać na wszystkie strony, czy się nie okaże, to jest ostra. Tutaj jest no, dlatego wiesz, mówię, z tą hałdą będziemy usuwali, to trzeba tutaj jednak ten czas podwoić. Słuchaj, tak, ale jak powiedziałem, nie będę się bił do ostatniej kropli krwi o hałdę, bo jeżeli się okaże, że nie dostaniemy zgody na hałdę ostatecznie, to ją sobie odpuścimy. Natomiast będziemy robili wszystko, żeby nie było czegoś takiego jak tu, bo to jest niebezpieczne. I w tym momencie, schodząc dalej, trzeba ją będzie spłaszczać. Tylko tak. W tym sensie ją spłaszczać, żeby właśnie unikać jakichś pionowych, wiesz, no to co, ścian. W pionie to i tak się nie utrzyma, bez szalunku. Szalunku przecież nie będziemy też żadnego robić. Tak. No to... Chodzi o to, że coś takiego jak tu. No nie, no bo zobacz, sterczą głazy wielkie, tutaj ostre, popatrz te krawędzie takie jak. No, 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 no.
Jak przecinaki, no. O. Także to jest... A depozyt? Depozyt może być w każdym miejscu. On był na tym poziomie. On był na tym poziomie, tam, którym w tej chwili... Tak, ale on był na tym poziomie, co tutaj jest ten schodek. Mhm. I na przykład, nie wiem, może być na przykład, nie wiem, 2 metry dalej, może być drugi depozyt leży. Może. Jak może pod tą hałdą. No, pod tą hałdą. Więc tego byłaby szkoda. I dlatego może warto o tę hałdę zawalczyć, tak? Nawet tylko z tego czystego punktu widzenia, że może być drugi depozyt, który wtedy daje pełniejszy obraz tego, co my tutaj odkrywamy. No, ale wiesz, ale to zobaczymy, no bo wiesz, trudno się, jak to się mówi, bić z koniem. No. Jeżeli, wiesz, decyzja zapadnie dotycząca hałdy na nie, no to nie. Pewnie, wiesz, tak czy inaczej musimy naszym inspektorom, wyraźnym dyrektorom powiedzieć, że cała ta tajemnicze określenie południowa część terenu to dotyczy tego, że to jest właśnie to. No, i to no bo jest. To jest to. No bo to jest to. No. Już. No i wiesz, żeby zostawić, nie ruszać tego, bez sensu. To jest malutkie, wiesz. Dobra. Pan minister, który mi mówił, że trzyma kciuki, żebyśmy się coś ciekawe odkryli, to o czym on myślał? O tym myślał. No my też, dla nas też to jest najlepszy koncept. Oczywiście. A przepraszam bardzo, a w ogóle dla Egipcjan, czy to nie jest najciekawsze, co tu się znajduje? Zostawimy to, to kto to odkopie? Kto będzie miał ciężarówki, robotników i te wszystkie materiały, które my mamy teraz? Z tych rzeczy, które oni mają tutaj, ci Egipcjanie, to na pewno mają ambicje. Jak rozmawiałem z doktorem Salehem na ten temat, to mówił, że jest, bo on tak powiedział, dosłownie powiedział, że jest głodny sukcesu. No dobrze, więc, ale to wszyscy są głodni sukcesu. No właśnie, więc dla nas to jest też taka lampka czerwona, że jeżeli coś my odpuścimy, no to są chętni na nasze miejsce natychmiast. Natychmiast, tak. Nie, ale na razie nie ma mowy o odpuszczaniu. Więc musimy walczyć do ostatniej kropli krwi i tyle. No. Nie ma mowy o odpuszczaniu, natomiast im wcześniej wejdziemy na ten teren, tym lepiej. Natomiast wiesz, z punktu widzenia, czysto znowu ja się pobawię w adwokata diabła, dla nas korzystne.